Można tak nagrywać? Dobra. No i na prezesa, kurwa, opcja, cyk. Numer 4 na Alibabę. Klaps, klaps w filmie, klaps na mikrofonie. W głowie się nie mieści. Na chleszczy z lamusami się nie pieścić. Tak jest. Cześć, z tej strony Pysz i witam was na moim kanale YouTube. Jestem DJ-em, producentem, nauczycielem muzyki elektronicznej, sound designerem i witam was w moim berlińskim małym studio. Jaka jest moja historia? DJ-uję od ponad 15 lat, produkuję muzykę od około 10, z lekkim haczykiem. Mam za sobą ponad na pewno 50 wydawnictw, myślę, że pod stówkę by to podeszło, jeżeli wszystkie by moje robótki mniejsze, większe zliczyć. I właśnie tutaj jakby przystępujemy też do wytłumaczenia tego, że jeżeli tworzycie muzykę komputerową, elektroniczną, cyfrową, zwał jak zwał, nie musicie być uzależnieni tylko od jednego gatunku muzyki, ale również od jednego jakby produktu, który możecie dać, bo możecie komponować muzykę klubową, możecie muzykę filmową również robić, możecie robić sound design, efekty do filmów, efekty do teledysków, edytować podcasty, nagrywać lektorów, jest cała gama rzeczy, które możecie robić w obrębie tej całej przygody z muzyką elektroniczną i generalnie to bym też wam chciał przez tę całą serię pokazać. Będą to raczej odcinki, które chciałbym wam pokazać w takim sensie, że na czymś obecnie pracuję albo nagle mam dla was jakiś fajny tips and tricks. Jest coś fajnego, co wam się przyda rzeczywiście w pracy namacalnie tu i teraz. Na zasadzie obejrzę, zrobię, nauczę się i przekażę to komuś dalej, albo przyda mi się do swojej własnej pracy. Chciałbym wam pokazać mój styl pracy, oprowadzić was po całym studiu. Nie jest może zbyt duże i nie zrobimy wielu rund, ale jest tu parę fajnych instrumentów, które zostały mi z kolekcji, myślę, że ponad 30, 35, może 40 syntezatorów. Generalnie zostały mi te, które uważam za najlepsze. Używam ciekawych połączeń między nimi. Fajnie to współgra ze środowiskiem cyfrowym Ableton i generalnie też bym właśnie chciał wam pokazać ten tak zwany hybrydowy system, czyli używajmy tego, co mamy w pudełku in the box, ale również wyjdźmy poza pudełko troszkę out of the box i wtedy zobaczmy, jak fajnie to się ze sobą zgrywa, bo wszystko jesteśmy w stanie zrobić w komputerze, ale jeżeli już wychodzimy poza komputer, zaczynamy się bawić trochę w magię, która jest skorelowana troszkę z produkcją muzyki cyfrowej i staje się ona trochę bardziej ludzka. Możemy, nie wiem, dotknąć pokrętła, przekręcić, wyedytować, nagrać nasze błędy przede wszystkim, które niekiedy mogą się przekuć w super przypadkowy geniusz. Także ja z tego formatu korzystam i mam nadzieję, że może zachęcę kogoś do tego, żeby rzeczywiście zajarał się po prostu instrumentami, syntezatorami. Może uda mi się kogoś zachęcić do obrania podobnej ścieżki lub po prostu sprawić frajdę. Może ktoś z was kupi syntezator i powie, że to był jego najlepszy krok w życiu albo najgorszy. Zaczniemy sobie od podstaw, jak skonfigurować program Ableton Live z waszym interfejsem audio, jak podłączyć instrument zewnętrzny, jak go nagrać, jak poddawać obróbce, jak wygląda mój template podstawowy w Abletonie, dlaczego tak, a nie inaczej, jak go zapisać, jak stworzyć i generalnie przejdziemy sobie dalej do szerszej materii. Także zapraszam was teraz do zmiany widoku, przełączymy się na mój pulpit i pokażę wam podstawę podstaw. Tyłek z kanapy i do roboty. Jazda telewizji. Co potrzebujecie na początek? Wiadomo. Komputer, interfejs audio i program Ableton Live. Komputer, na którym pracuję, to Mac Mini w systemie macOS. Posiadam w nim 6 rdzeni, zegar 3.2, 16 GB RAM-u, 500 GB dysk. Oczywiście wspomagam się dyskiem zewnętrznym w ramach archiwum czy tam backupu. W związku z tym, że nie używam tak dużej ilości wtyczek, tylko korzystam z syntezatorów zewnętrznych, 16 GB RAM-u jest mi totalnie wystarczające. Co do interfejsu, wybrałem firmę RME, pracuję na ich sprzęcie od lat. Mają również swój własny analizer, który działa wyłącznie z interfejsami firmy RME. Może to wam bardzo pomóc w przypadku małych monitorów, na których nie do końca będziecie wszystko słyszeć, może niewłaściwego pomieszczenia, niewłaściwej akustyki, w każdym razie bardzo się przydaje przy miksie. Także przejdźmy sobie do preferencji programu Ableton Live.
Jak widzicie, ustawienia audio mają parę parametrów i teraz pokrótce wam je omówię. Zapraszam oczywiście do szerszej lektury, ponieważ nie jest to temat tak prosty, jakby się wydawało, ale postaram się wam przekazać tyle wiedzy, ile wam na start potrzeba. Na starcie musicie wybrać sterownik audio, czyli w moim wypadku jest to Core Audio w systemie Windows, będzie to DirectX, MME, ASIO. Lecimy sobie dalej, wejścia, wyjścia, input, czyli to wszystko, co wchodzi do waszego komputera, z czego będziecie nagrywać dźwięki, czy to będzie mikrofon, czy to będzie syntezator, czy to będzie cokolwiek innego, może sygnał z gitary, z innego instrumentu, w każdym razie w input device wybieracie to, co was konkretnie interesuje. Jeżeli wybieracie, że wasz interfejs, w moim wypadku Babyface Pro ma być tym interfejsem, czyli wszystkie fizyczne wejścia, jakie posiada, będą obecnie jakby w wyborze. Jeżeli na przykład chciałbym nagrywać dźwięk z mojego monitora, musiałbym wybrać Display Audio. Wybieram Babyface Pro. Output Device to urządzenie, za pomocą którego wasz Ableton, program, komputer ma wydobywać dźwięk. Czyli również wybieram Babyface Pro. Jeżeli wybrałbym Mac Mini Speakers, wszystko będzie mi się odtwarzać w małym, drobnym głośniku, który jest w tym małym komputerze, także tego nie potrzebuję. Wybieram Babyface Pro. Następnie przechodzimy do konfigu. Input, output, czyli które wejścia fizycznie mają być włączone, które mają odbierać sygnał. Ja mam obecnie podpięte dwa syntezatory i mikrofon. Jeden syntezator jest w mono, czyli potrzebuje jednego wejścia. Drugi syntezator jest w stereo, czyli potrzebuje dwóch wejść. I mikrofon potrzebuje gniazda numer 4. Także jak możecie zobaczyć, zaznaczyłem sobie mono inputs, 1-2, mikrofon i mój SAP37, MOG, oraz jedno gniazdo, jedno wejście stereo, czyli 3 i 4. Mój Prophet 6 wychodzi sobie parą kabli stereo i tak wchodzi do mojego interfejsu. Output config, jeżeli macie jedną parę monitorów, standardowo będą to wyjścia 1 i 2, i tak to również mam podpięte. Sample rate. Czym jest sample rate? Zasięg jest od 32 kilo do 192 kilo. Do standardowych zastosowań, do muzyki profesjonalnej, wszyscy pracujemy na 44.1, czyli 44100. Moglibyśmy pójść wyżej, na przykład do 48 kHz, co już będzie używane w pracy na przykład z obrazem, w muzyce filmowej. W praktyce jest to zbiór informacji, które dostajecie w wyższych częstotliwościach. Przyjęło się, że słyszymy od 20 do 20 kilo. Zależy, kto ma jaki słuch. Totalnie nam wystarcza praca w 44.1 kHz. Kolejna rzecz, latencja, buffer size, buffer. Wyrażany jest w samplach i jak widzicie, najniższa wartość to 32 sample, najwyższa 2048. Jeżeli ustawimy buffer size najmniejszy, to wybieramy najmniejszą ilość pamięci, która musi zostać natychmiastowo obliczona, odtworzona. Generalnie w tym momencie potrzebujemy dużą moc obliczeniową komputera, żeby mógł sobie z tym poradzić. Jeżeli ustawimy sobie buffer size większy, to w tym momencie ta pamięć się powiększa i nasz komputer ma więcej czasu i więcej takiego oddechu świeżego powietrza, żeby sobie to wszystko przekonwertować. Ja sam używam 128 sampli i jest to dla mnie totalnie uniwersalna wartość, totalnie mi wystarcza. Nie mam zbyt wielu opóźnień, mój komputer też za bardzo się z tym nie męczy i może sobie poradzić bez żadnych artefaktów w tle. I to jest właśnie coś, co jest bolączką wielu producentów na początku, ponieważ na przykład ustawią za mały bufor, nasz komputer musi pracować na najwyższych obrotach i w tym momencie słyszymy jakieś kliki, trzaski, artefakty w głośnikach. Właśnie metodą na to, żeby się ich pozbyć, jest zwiększenie buffer size. I w tym momencie nasz komputer łapie większy oddech, mamy co prawda większe opóźnienie, ale w tym momencie totalnie przy pracy wewnątrz komputera, bez nagrywania niczego z zewnątrz, bez pracy z milionem urządzeń poza komputerem, nie poczujecie tak ogromnej różnicy. Dużo ludzi sobie spokojnie radzi z 512 samplami, nawet z 1000, także pytanie, jak macie mocny komputer, na jakim interfejsie pracujecie. No i na końcu w opcjach mamy test tone, tak zwany. Stały sygnał o częstotliwości, jaką wybierzemy. Przydaje się nam w odsłuchu, trochę ogarnięciu pomieszczenia, w którym jesteśmy. Jeżeli ustawicie sobie ten sygnał, ten test na jednym poziomie i przejdziecie sobie do góry lub do dołu frekwencji, w tym momencie możecie słyszeć, co jest głośniej, co jest ciszej. Co to oznacza? Że pewne częstotliwości
lepiej grają w waszym pomieszczeniu, inne troszkę słabiej. Można to naprawić akustyką, można naprawić equalizerem przed waszymi monitorami lub samą zmianą monitorów, jeżeli trzeba. To by było na tyle z preferencji. Oczywiście będę rozwijał ten wątek, będę rozwijał to, w jaki sposób podłączyć i skonfigurować wejście, w jaki sposób podłączyć syntezator, mikrofon. To oczywiście będzie omówione w dalszej części. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tym, co robię, kim jestem, zapraszam na moją stronę www.pyszofficial.com oraz na kanały social media, które linki oczywiście zostawiam, oraz nie zapomnijcie kliknąć subskrypcję, dzwoneczek i generalnie do zobaczenia w przyszłym odcinku.